Siema, siema. KTM za nie mógł. Myślę, że to jest po prostu zapchany wężyk. Taki filterek jest w wężyku od zbiornika do wtrysków. Nie wiem jeszcze gdzie, czy na łączeniu, czy chodzi mi o to łączenie, czy po prostu gdzieś wyżej. Muszę po prostu to posprawdzać i mam nadzieję, że wymiana tego filterka pomoże. No i co, olej muszę wymienić. No i sobie od razu wyczyszczę chłodnicę. Do chłodnicy za dużo nalałem, porozlewało mi się to wszystko po całym silniku. Przemyję to od zbycha fajnym preparatem, cleanerem. A jak ładnie schodzi. I wymiana oleju, nalejemy Motorexa. Miałem lekką załamkę, ja tu chcę jeździć na kole, a tu nic. Pierwszy myślałem, że się zagrzał i dlatego jest taki efekt, a ten niestety jest inny. Ale jak byłem na przeglądzie i byłem pierwszy raz u mechanika, to mi od razu powiedział w tym pierwszym dniu w sumie, co go kupiłem, że muszę ten filterek sobie po prostu wymienić. O, czyli się trzymało tylko na tych dwóch trytkach, to jest po prostu szmelc już. Dobra, wyciągam siedzisko i muszę zobaczyć, jak to wygląda, czy to trzeba cały bak dokręcać. No, tak wygląda ten filterek. Tu jest wejście do wtrysku. I to jest coś takiego. Dopiero taki wielki klucz dał radę odkręcić tą śrubę. No tragedia po prostu. Ja rozumiem, że można mocno dokręcać śruby, ale nie aż tak, no. Szok, no ale spoko. Wymieniam olej. Czekam na filtr. Majster w akcji dzisiaj. Taki odcinek, taki vlog. Zaraz będę dobierał się do świecy i zobaczymy, przymierzymy, jak będą wyglądały te listki Acerbisa w kolorze pomorza. Nie będą pasowały. Oj, miałem CZ-tę Rometa, tu się co chwilę te świece wykręcało, sprawdzało. Tu trzeba, wiem, że trzeba mieć specjalny kluczyk do KTM-a. Oj, tu będzie słabo, żebym ja to wykręcił. Nie mam takiego klucza. No, tylko Wojtas ma taki klucz. Tak jak wtedy Danielowi pomagał odkręcić. O, tu jeszcze zobaczymy, jak wygląda filterek. Taki filterek mam. Jak on wygląda? Czy jest dobry, czy jest zły? Wymienimy go. Mam taki sam od Husqvarny, bo to wszystko jest to samo. Trochę powgniatany, nie wiem dlaczego. Oczko ładnie, czyściutkie, wszystko widać. Będzie zaraz do końca zalany, będzie ładnie widać kolor oleju. Ponieważ latam głównie na kole tym motocyklem, to oleju trochę ponad stan damy. Nie na minimum, znaczy na takim równym poziomie, tylko po prostu ciutkę więcej. No, teraz jest trochę przechylony, widać oczko, czyli jak go wyprostuję, powinno być prawie całe zakryte. Tu jeszcze przy odpaleniu, jak pójdzie do góry olej, to też będzie mniej na tej poziomie. No niedobrze, jedna firma Acerbis, a do każdych
listku winne mocowanie. Myślałem, że to z tych starych będzie pasowało, no niestety trzeba założyć nowe. Najlepiej to pojechać do sklepu i przymierzyć, bo tak to przez Allegro, no to strasznie słabo. No, słabo wyszło, bo na stare mocowania listki pasują, na nowe niestety nie pasują. Są tak blisko tutaj klamki, że nie mogę po prostu tu ręki wstawić, przeszkadza. Muszę otwór przewiercić i na stare te uchwyty mocować. Znalazłem taki klucz do BM-ki kupowany. O, i pasi. Jestem ciekawy, jak wygląda ta świeca. O, tutaj tak wam przymierzę. To są nowe mocowania, a to są stare. Czyli jak ktoś kupi takie listki z takimi mocowaniami, to na pewno mu nie będzie pasowało. 100%, że nie będzie pasowało. Teraz drugi. Trzymają się dobrze. Teraz czekam na świecę. Ja mam taki smar miedziany. W sumie używam go do smarowania ośki. Przyda się też do nasmarowania gwintu świecy. Mam nadzieję, że świeca będzie dobra. I że będzie palił jak należy. Fajura. Nowy. No w porównaniu do starego to jest naprawdę brudas straszny. KTM-a mam i sobie grzebie i jest fajnie. Wtrysk będę rozbierał i sprawdzał. Może mi się uda, może nie popsuję. A tu przy was pakę otworzę. Od motocholików paka. Nie będę taki. I otworzę z wami. Buzer. Buzer do jazdy na kole. Pełny. Lekki i przyjemny. Foxa. Zębatka. Rozmiar 52. Na tamto koło. Coś tu jeszcze jest. Teraz zobaczymy, ile ta zębatka kosztuje. Zębatka kosztuje 130 zł na tył. Oryginalna KTM Husqvarna Husaberg. Rabat jakiś dostałem, czy nie? Nie wiem. No, a to jest buzer typowo do jazdy na kole. O, ładnie jest z wieszaczkiem, wiem, że Foxa. Takiego na crossa to jeszcze nie miałem. Titan. No i co, jeżeli rozbiorę wtrysk, zrobię próbę, czy z tych dysz wychodzi równo mgiełka. No i będę próbował przeczyścić. Pompa raczej dobra jest w zbiorniku, dlatego że jakby coś było z nią nie tak, to na wysokich by po prostu
się dławił, a on się dławi po prostu na, no, z wolnych na wysokie. Później jak już wejdzie w obroty, to już jest dobrze. Czyli wszystko wskazuje na to, że wtrysk. W razie gleby na tym, na wheelie, powinien ochronić od wszystkiego.